Witam was, jestem Repuso, to jest kolejny odcinek z Hearts of Iron 4. Gramy jako Francja i najtrudniejsza Francja i walczymy w wojnie przeciwko Włochom, Niemcom i chyba nie Japonii, Chorwacji jeszcze, Słowacji, Węgrom, Jugosławianom, Rumunom i Bułgarom. I zaczynamy ten odcinek. Chciałem troszkę, że tak rozegrać tą grę, ale jak widzicie, coś się tutaj wydarzyło, a dokładnie wydarzyła się wojna z ZSRR, co mnie bardzo cieszy, jest mi bardzo na rękę, ale też mnie troszkę smuci, ponieważ jednak nie jesteśmy w pozycji osobiście, żeby przeprowadzić ofensywę. Do tej ofensywy dopiero się zbieram, Brytyjczycy już przeprowadzili i ofensywę. Nie wiedziałem, że to, że nie ma tam wojsk, Niemiec na niektórych prowincjach oraz mniejszej liczby. Nie wiedziałem, że szykują się do ataku na ZSRR. Już po prostu nie liczyłem, że oni by zaatakowali w momencie, kiedy prowadzą wojnę ze mną bezpośrednio, że jeszcze istnieje na tej zasadzie. Dlatego nie przygotowałem żadnej ofensywy na razie. W Afryce tutaj jesteśmy. Tylko taki niefajny wyłom powstał. Niefajny, ponieważ to zwiększa rozpiętość bojową bardzo i... Czy rozpiętość bojową, zwiększa to, ile dywizji, jak dywizje są rozdysponowane i tak dalej. Nie robię jednego zwykłego frontu. A jednak chciałbym tutaj, tych Włochów tutaj się pozbyć, a zanim bym podesłał wojsko na przykład do Grecji, gdzie Grecja walczy z Jugosławią, Bułgarią i tutaj widzę, że na razie ma puste tereny, gdzie po prostu wchodzi sobie. A tutaj mamy na razie spokój, więc chcę przeprowadzić tą ofensywę. I tutaj... Mogę też spróbować przeprowadzić ofensywę, chociaż to są młodzi, nieprzetrenowani ziomkowie. Ale mamy szansę przepchnąć ich rzeczywiście. Kuźwa mać, zostawcie moich agentów w spokoju! Ja pierdzielę, no. Tak. Dobra, na pewno tego agenta trzeba uwolnić, to jest pewne. Robię sobie mistrza tego bycia agentem. Ratowanie pojmanego agenta. Ty jesteś tutaj, okej. Okay. I chcę zrobić kolaborację, ale nie widzę kolaboracji. Podłożenie fałszywych informacji, zdobądź szyfr, przeniknięcie do armii, do marynarki, nawiązanie kontaktów z ruchem oporu, przygotowanie po przewrotu. Nie mogę zrobić kolaboracji niestety. Wybierz cel, wybierz Polaków, prowokujemy Polaków do powstania. To zawsze dobrze działało. Nie wiem, co tam podeślimy. Przygotuj. Okej. Okay. Mamy wolne fabryki cywilne. Z tymi fabrykami bardzo dobrze obecnie wyglądamy. No, rozwinęliśmy się, jeżeli chodzi o to. Nie tak bardzo, że muszę budować aż w prowincjach, gdzie... Okej. Okay. Wpływy kominterne nam zniknęły. Spoko. Tak bardzo, że musimy budować w prowincjach nadbrzeżnych fabryki wojskowe. Mimo, że wolę nie budować tam. Ale z drugiej strony nie chcę budować też Afryce. Ponieważ nie chcę ewentualnie, żeby Murzyni mieli w przyszłości pracę. Oczywiście powiedziałem to w względzie, powiedzmy, żartu chamskiego, ale żartu. Jest wiele prac, gdzie czarne osoby na pewno się sprawują, na przykład przy kopaniu diamentów czy coś w tym stylu. Dobra, teraz... teraz jak tutaj wygląda prowincja? Kurczę, żadnych fabryk nie mam. W tym życiu oni dostali jakieś fabryki, ci Brytyjczycy. Jak ta ofensywa idzie na Włochów? No nie najlepiej. Sam nie chcę wejść w skórę Włochów, tracąc prowincję. Całą Sabaudię udało nam się odzyskać. Tak, to jest akurat bardzo dobry, bardzo ważna informacja. Bo to oznacza, że mamy wszystkie nasze pięciopoziomowe forty, piątopoziomowe forty. Tu przebijemy się w dwóch prowincjach. Nawet jak tak, to jest bardzo dobra informacja dla nas. Tutaj widzę, Brytyjczycy atakują, ale ja nie chcę na linii Siegfrieda akurat atakować. Mają sporo wojska. Więc tutaj linię Siegfrieda / Maginota stawimy na razie w spokoju. Natomiast tutaj idziemy do przodu. Ja sobie tak wbił taką Hagę, Amsterdam i tak dalej. Kurczę, mi się chce w Europkę zagrać. Ponieważ Europka... Europce Holandia jest bardzo bogata, bardzo żyzna i bardzo się opłaca. W hoju niekoniecznie. Czy ja mam już zbadane pojazdy zmechanizowane? Nie, one dopiero idą. Spokojnie, powoli. Więc zróbmy sobie w takim razie czołgi jeszcze, albo te niszczyciele czołgów. I czołgi tutaj. Chociaż to bardzo jest kosztowne. W chromie widzę.
więc też nie będę leciał jak porąbany w to. Dobra, to idzie ofensywa. Czy gdzieś samoloty przydadzą na taką decisive battle? Tutaj mogą się przydać. Mówię tylko myśliwca, gdyż inne mam poniszczone. Dobra, to udało się zająć dwie prowincje, przynajmniej tak wnioskuję. Lecimy dalej. Rzeczywiście przebijają się. Tutaj ziomo, zaatakuj. Oni pewnie już odrobili troszkę tego manpowera, z tego co się domyślam. No, poszli wszystkich dorosłych w pobór, więc odrobili, no ale mają dwa razy mniej ludzi w armii niż mieli wcześniej. Dużo na pewno potracili w Afryce. Tutaj mają, no nie, nie mają okrążonych dywizji, akurat tutaj Amerykanie i Grecy są okrążeni. No ale też powybijali się tu, potracili pewnie dywizję podczas samych ataków i tak dalej. A jak idzie od wschodu? No od wschodu ZSRR teoretycznie wjeżdża, chociaż to na razie wygląda jak front z pierwszej wojny światowej. Chociaż wtedy akurat Rumunia była po stronie Rosji. I wtedy było mniej więcej gdzieś tutaj front tego przebiegał, ale tak czy tak podobnie. To znaczy tutaj niby zajęli częściowo Prusy wschodnie, ale z drugiej strony tracą zachodnie tereny Polski. Mimo że co prawda akurat w Polsce to oni przeprowadzają ofensywę, a nie my. Tutaj... Kurczę, boję się też, żebym nie zrobił jakiś ultra strat sobie. Mamy Rumuna. To jest fajne kombo, jeżeli chodzi o narodowości. Zniszczenie ruchu oporu, kontrola handlu, naciski dyplomatyczne, propaganda, wsparcie ideologii. Propagandę im walnijmy, może coś tutaj walnie ten ziomek z propagandą rzeczywiście. Bo mamy już tutaj... Czemu umiejętności? Bardzo wolno im umiejętności w ogóle rosną. Nie wiem, czy jest jakiś konkretny sposób, żeby im rosły umiejętności czy coś. Czy oni chyba tak mają być. Są tacy typowo przeciętni. Jakby Dave z Ameryki powiedział, tacy typowo polscy. Nie wiem, jeżeli macie jakiś pomysł, jak to powinno wyglądać, żeby tutaj ładnie się rozwijali, to piszcie. W ogóle już dostałem, czytałem sobie komentarze spod piątego odcinka Polski, najtrudniejszej. To dowiedziałem się, jak bardzo grać nie umiem w tą grę. Na zasadzie, że jak już się przebija w jakiejś prowincji, to powinienem oddzielić tej dywizję i dać im tą obronę do ostatniego. I przy okazji... Tak, to jest oczywiście Front Wolności, to jest zawsze cel narodowy, który chętnie zrobię. Zyskuje region narodowy Algieria, Konstantynia. Więcej obywatelstw, niepodzielna Francja. Dobra, na razie pójdźmy w to. Widzę, że ciekawie wygląda. No, no i po prostu mnie ludzie tak zwyzywali. Może nawet przeczytam. Tutaj były takie fajne dwa wytknięcia. A, i też fakt, że jak ja mogę nie znać tej gry, że jak jest pakt niemiecko-radziecki... O, jakiś agent został też wykryty, ale zaczął się ukrywać. Że jak jest pakt niemiecko-radziecki, to jak ja mogę nie wiedzieć, że nie będzie w takim razie możliwości zawarcia jakiejkolwiek umowy z jednym lub z drugim państwem po tym. Jak ja mogłem nie wiedzieć, że dołączając się do ZSRR, a ci robiąc, żebym im oddał Gdańsk, to w ten sposób nie zgodzę się na ten Gdańsk, to oni nie zaatakują, bo mają pakt o nieagresję z ZSRR. Jak ja mogłem o tym nie wiedzieć? No nie wiem. Nie gram, szczerze mówiąc, pomimo, że mam 1600 godzin w hoja, to ja nie staram się maserować hoja. Staram się po prostu grać jak umiem. Grać tak, jak mi się podoba. Dla przykładu... O, zapomniałem, że ja mam szyfry do złamania na przykład. O, jak mogłeś nie złamać jeszcze szyfru? Kurwa, ja bym to złamał dawno. Cyk i powiedzmy na Włochów też. Na przykład ja po prostu nie lubię masterowania jakichś gier. Takich, że kompletnie, dobra, teraz to wygląda tak, tak wygląda tak. No prawda, na przełomie grania w grę się dowiaduję o tej grze coraz więcej, ale no chcąc, nie chcąc, a nie po prostu specjalnie siadając i na przykład trenując jakieś mechaniki czy coś w tym stylu. W ogóle dużo osób w...
Kuźwa, zostawcie moich agentów! Muszę znowu kogoś posłać, żeby ratował tego agenta. Ten od... Ci szło to w ogóle jakoś, bo to... Ta propaganda średnio tak idzie z reguły. Ach, bardzo, bardzo słabo, bym musiał rzeczywiście długo wysyłać. Ratuj tego ziomka, gościu. Wiele osób w Multiku z Europy wypomniało mi na przykład, że gram nieczysto, że będę teraz nazywany Repukutas i tak dalej, że blokuje inne państwa, co mnie rozbawiło, ponieważ ja nie gram nieczysto. Ja nigdy nie próbowałem grać nieczysto, nigdy to nie było moim zamiarem granie nieczysto i na pewno nie zagrałem nieczysto, robiąc sojusz z Aragonem podczas Multika z Europy. O, jak ładnie, żebym padł. I mówię, to nie było na pewno moim zamiarem i tego nie zagrałem nieczysto. I co ja myślałem podczas, kiedy mówiłem niedźwiedziowi, żeby brał na przykład sojusz z Aragonem w Europce? Myślałem tak, że skoro oni mają sojusz z Aragonem, to czemu ja nie mogę wziąć sojusz z Aragonem? Bo oni sami sobie zamykają drogę rozwoju, więc jak sobie wezmę ten sojusz z Aragonem, to im nie zamknę drogi rozwoju. Takie było moje myślenie. A nie, że nagle mogę sobie postanowić Unię, ten Personal Union zrobić, jakieś z dupy i tyle. Dla mnie Personal Union istnieje albo z jakichś casus belli, typu, nie wiem, wojna stuletnia, albo to co Austria ma, mówię oczywiście o Europce cały czas. Albo Personal Union istnieje z przypadku, jak po prostu komuś się zdycha i tak się złożyło, że można zrobić to Personal Union. Dobra, muszę wam powiedzieć, że na razie dobrze nam idzie. Armii mi się podzieliły na dwie części, czego niestety nie lubię. Ale na razie nie da się tym jakoś bardzo przejmować. Skupię się po prostu na ataku. O, tutaj bronię miałem już od jakiegoś czasu do zbadania i tego nie zrobiłem. Od północy przepychanko idzie, muszę wam powiedzieć. Dobra, zostańcie tutaj. Nie. Stop! Kurwa. Nowa armia. Nie ruszać się. Macie tutaj stać, macie nie atakować. Macie się mnie słuchać. Atak by the way. Ja nie rozwijałem w ogóle tych generałów też. O, zrzućcie zaopatrzenia, to jest oczywiście bardzo ważne. De Gaulle nie ma żadnego rozwoju, no bo jak stoi całą wojnę. Mon Reno, stać całą wojnę, nic nie robić. On nic nie ma. Ty kolego, ma alpinistę, to okej. Cyk, mamy czatownika, to dam mu szybkość poruszania się. Piechota ekspert. I cyk, tego też zrobi ofensywnego, powiedzmy. No nie miał nic starej gwardii, ani z tym stylu. Nie miał. I okej, rozwinąłem ich. Ile jest do upadku Włoch? Ja tam zostało, no jeszcze troszkę. Oczywiście sobie wezmę troszkę tych Włoch, uszczypnę ich sobie w pokoju. Przynajmniej, będę ogólnie brać tyle, ile dam radę. W Wielkiej Brytanii nie mam zamiaru zaatakować, ale nie mówię nic o ZSRR. O, to, że ataka jest ZSRR, jest prawdopodobne. Chińczycy jeszcze nie wyparli Japończyków do końca z Azji. Z Azji, no Japonia to też jest część Azji, no. Z kontynentalnej Azji. A plus się desantowały tutaj jeszcze. I tutaj. To jest złe, ale ja z Japonią nie walczę, więc mam wywalone jajca na to. Chyba, że Syjan postanowi mnie zaatakować, to będzie inna sprawa, no problem wtedy będzie. Mamy wolne fabryczki. Dajmy sobie więcej w piechotę. Dajmy sobie jeszcze artylerię przeciwpancerną. Przeciwpancerna się wyjątkowo szybko zużywa, muszę przyznać. Dobra, mam ją dodaną już w czołgach. A nie spodziewałem się, żeby tak szybko zapierdzielała. Jeszcze mi się nie zbadały, co nie? Zmechanizowane, no nie. Upadek Manili. Manilia to była gdzieś tu, co nie? A nie, to były Filipiny. No pomimo, że... Na kontynencie Chińczycy ich pokonali. To... Desantują się. Które tych dywizji mają? I w ogóle dziwne, że walczą z ZSRR. Powiem, że historycznie nie powinni walczyć z ZSRR. Chyba, że to ZSRR zaatakowało Niemcy. To jest też opcja w ten sposób. Ponieważ jest rzeczywiście to prawdopodobne. Ale się fronty tutaj popierdzieliły. Ty jesteś... Tym generałem, dobra. To na razie zróbmy...
to równo rozłóżmy te forty. Te fronty. Linii Zygfryda, jak mówiłem, mam zamiar nie atakować jednak. Was też zatrzymam, bo trasę tylko ludzi i wyposażenie. Gdzie mamy górskie dywizje? Tutaj. To górskie dywizje fokus tutaj. A piechota fokus na południu. Chociaż w sumie zaatakujcie ich. A wy wejdźcie tak, już mam tam ścieżkę tutaj. Chyba, że dam 4 dywizje, żeby tutaj pomogli z tym atakiem. Przejdę się do tej prowincji, niestety nie liczę, że mnie zaatakują. No cholera, nie przepchnął ich, no. Dobra, tutaj mamy cel narodowy zrobiony, więcej obywatelstw. Nierdzenne zasoby ludzkie nam wzrosną, co jest ważne, mamy dużo dużo nierdzennych zasobów, aż 120 milionów. Natomiast nam własnych brakuje, niestety, powoli. Obowiązkowo służbę skoczymy. Trzeba ten pobór zwiększyć, szczególnie, że... Ile? 3,7 tylko mam... Czemu tak mało miałem? Już miałem pełny pobór na 5%. A kij wie, ale dobra, Włosi upadli. To jest ważna informacja dla nas. Czy mamy szansę ich tutaj przepchnąć? Tak. Tak, mamy szansę. Bo jednostki włoskie zniknęły, które stały we Włoszech. Myślałem, że tej armii nie przesłać do Grecji, na przykład i z Grecji nie próbować atakować. Ale jednak mamy szansę tutaj przepchnąć, więc to też trzeba wykorzystać. Właśnie całe Włochy będą należeć do nas. Nie wiem, jak to Wenecja będzie wyglądać, tutaj już chyba są Brytyjczycy. No tam Winston Churchill się wpierdziela. Atomówki nie widzę sensu na razie. Tutaj mamy bronię do zbadania. I wy. Teraz mogę wam ofensywę rozkazać. Chodzimy do Berlina. Jako pierwsi przed ZSRR. Ogólnie... O, tutaj się cofają. Nie, stoją, dobrze. Przez rzekę atakują. No raczej ZSRR zaatakowało Niemcy, jako że Japonia się dołączyła, bo mieli tam gwarancję niepodległości. Sobie daną nawzajem. Nie byli w jednej frakcji. Dochodzi do tego Berlina. Wyzwolenie Warszawy przez Sowietów. Zastanawiam się. Okej, ratowanie pojmanego agenta, zwiększenie... Polepszenie kontaktów z ruchem oporu. Trzeba im tutaj... trzeba ich poszpiegować. Tą siatkę wywiadowczą zrobić. Powinna siąść ładnie. No, praktycznie na cały kraj. Co można to jeszcze zrobić tak szybko? Przeniknięcie do armii. Sabotaż surowców, przemysłu, infrastruktury. No kurczę, nic nie jest mi potrzebne. Mam rozmieszczenie ruchu oporu, ale tutaj to ci atakują. A chyba Austriakom nie mogę zwiększyć, bo oni dobrowolnie się dołączyli. A Danii też nie ma sensu, no bo spójrzcie tylko co oni tutaj w Danii... Jakbym chciał, to bym to Danię wjechał po prostu. Z akumulatorem na kablu. A, i tutaj się zatrzymało. Sztab! Sztab i nie atakujemy. Dobra, skoro jest tak... Okej, mamy już przewagę morską kompletną. To podeślę wojsko w tamtym kierunku. Żeby... Do Grecji się przerzucił. Tutaj nie widzę opcji na razie na ofensywę. A widzę opcję, żeby oni nie atakowali. Co ich bardzo... Bardzo zaboli po prostu. Berlin zajęty... Ja chcę event. Poproś o kontrolę. Wyskakiwaj tak poza tym. Pójdź was kilku prowincji. W Saksonii jeszcze nie mamy.
chce te prowincje pod kontrolą, bo chce ich fabryki. Chce się rozbudowywać za pomocą nich. Rozbudujmy sobie, nie wiem, Afrykę. To autostrady walniemy północnej Afryce. Ha, i ta Francja. A tutaj mamy 10 dywizji, które nic nie robią. Dobra, wracacie tutaj. W takim razie. Czy ja mogę na cokolwiek posiedzieć oprócz fabryk wojskowych, które jest oczywistością? Albo walmy tą infrastrukturę w Afryce. Nie... Afryce i tak konno kuźwa jeżdżą, czyli na innych wielbłądach. To nie ma kuźwa sensu. Lecimy dalej, fabryki wojskowe, które się przydadzą oczywiście. Mam już te zmechanizowane. Jeszcze kuźwa ich nie mam. Się robią całą wieczność. Konferencja jałtańska. Ja na żadne ugody nie idziemy. W żadnym sądzie się nie spotykamy. Będziemy się napierdalać. W Niemczech tutaj rób. We Włoszech nie trzeba tej siatki już robić. Można odpuścić kompletnie. Ewentualnie nie trzeba na ZSRR ogarniać. Tutaj się robi operacje. Jak bo jest to waszą armią, to wygląda, Niemcy. No dywizja, wam tak 60 dywizji wyparowało na razie. No i manpower zostało im 600k. Muszę poprosić ich o przemarsz, bo nie walczymy nawzajem, nie, okej. To poproszę, żeby nam się nie chrzaniła granica. W ten sposób, bo inaczej się granica chrzani. Dawaj, wjeżdżać, wjeżdżaj w nich tutaj. Kurde, patrz, wjeżdżasz tak, wjeżdżasz tak. Ty wjeżdżasz tutaj. A ogólnie myślę, że mogę wam powiedzieć do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał, chyba jest troszkę krótszy. Ale po prostu dokończę Niemców już na własną rękę. Straty wam pokażę, no to teraz właśnie Niemcy stracili 6,5 miliona. Na mnie stracili więcej niż na ZSRR, co jest bardzo ważne. Na Greków aż 600 tysięcy stracili, USA też im 600 tysięcy zabrało, co jest wow. Włosi stracili na mnie 1 000 000 tylko. Kurczę, gdzie te... No w Afryce im chyba tego manpowera zabrali, bo ja nie widzę innej opcji. Oni stracili w Wielka Brytania 1,5 miliona, większość na Włochach, na Włoszech. Jugosławia straciła najwięcej przez Grecję, aż karetka po nich jedzie, bo słyszy po prostu, a jakie straty tutaj opowiadam. Jak GTA, lecą ratować martwego człowieka. Ale widzimy się już w takim razie jutro. Mam nadzieję, że wam się ogólnie odcinek i seria podoba. Na razie, cześć, pa!